Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Tak, prawdziwie zmartwychwstał. Taka jest nasza wiara, a jej wyznawanie jest drugą naszą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bracia i siostry, święty Piotr, pierwszy papież, którego zadaniem było utwierdzać w wierze braci, napisał w liście: Chrystus raz jeden cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was doprowadzić do Boga. Poniósłszy śmierć jako człowiek, został wskrzeszony do życia przez Ducha. A święty Paweł, który spotkał Jezusa zmartwychwstałego w drodze do Damaszku, w liście do Rzymian napisał: jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Dobrze, że przeżywamy rok Ducha Świętego, bo dzięki temu odczytujemy na nowo tajemnicę zmartwychwstania Jezusa, może jeszcze głębiej odkrywając moc działania Boga w Trójcy Jedynego i odkrywamy Jego odwieczną Bożą miłość. Jezus został poczęty w łonie dziewicy Maryi za jej przyzwoleniem w mocy Ducha Świętego. Namaszczony Duchem Świętym głosił dobrą nowinę ubogim, więźniom wyzwolenie, a smutnym radość. Widząc działanie Boga, jak czytamy w Ewangelii, dziękował Ojcu za wysłuchane modlitwy i w Duchu Świętym się rozradował. A w pierwszym czytaniu słyszeliśmy znów świętego Piotra, który pisał: Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod mocą diabła. W tym duchu Jezus podjął walkę z diabłem na pustyni, gdy był kuszony, i podjął walkę z diabłem, gdy wisząc między niebem a ziemią, słyszał pokusę: zejdź z krzyża, a uwierzymy ci. Jak wiemy, Jezus nie spełnił ich żądania. Nie zszedł z krzyża. Wytrwał na nim do końca. Umiłowawszy swoich, umiłował ich do końca. Bóg mocą swoją, mocą Ducha Świętego, jak słyszeliśmy od Piotra, wskrzesił go z martwych do życia. I jak napisał Paweł, Bóg zbudził go z martwych. Alleluja! Alleluja! Bracia i siostry, i teraz, gdy Chrystus zmartwychwstał, tego samego Ducha
przekazuje swoim uczniom, pokazując im swoje przebite ręce, nogi, otwarty bok, znaki nie tylko męki, ale nade wszystko znaki Bożej miłości, tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A wcześniej jeszcze powiedział, pozdrawiając uczniów: pokój wam. Oto owoce Jezusowego życia i męki. Pokój i Duch Święty. Pokój, bo jesteście pojednani z Bogiem. Otrzymujecie łaskę wspólnoty z Bogiem. Stajecie się dziećmi Boga. I Duch, aby ten dar pokoju docierał do ludzi aż po krańce świata. Aby docierał do ludzi aż do skończenia czasu. Abyśmy, ludzie XXI wieku, dzięki działaniu Ducha Świętego mogli mieć udział w tym pojednaniu z Bogiem. Byśmy mogli doświadczać pokoju. Alleluja! Alleluja! Bracia i siostry, ten sam Duch Święty, który prowadził Jezusa przez życie i który Go wskrzesił, został nam dany, Tobie i mnie, największy, najpiękniejszy dar. Alleluja! Alleluja! Dziś Jezus zmartwychwstały przychodzi do nas, pokazując przebite ręce i nogi, otwarte swoje serce i mówi: pokój wam. I mówi: weźmijcie Ducha Świętego. Alleluja! Alleluja! W ostatnich dniach, rozmawiając z ludźmi, pytałem: czy byłeś u bierzmowania? Tak, odpowiadali, nieco zdziwieni tym pytaniem. A jak wygląda, na czym polega Twoja współpraca z Nim? Czy umiesz korzystać z tego daru Chrystusa? Czy korzystasz z Niego? Czy pytasz, jak postępować, jakich wyborów dokonywać? Czy szukasz u Niego pociechy w swoich smutkach? Przyjmując sakrament bierzmowania, otrzymaliśmy Ducha Świętego, zmartwychwstałego Jezusa dar. I dziś, w tę niedzielę rezurekcyjną, gdy jesteśmy po spowiedzi, gdy Jezus zmartwychwstał w nas, On odnawia ten dar w naszych sercach. Chce, abyśmy go przyjęli na nowo. Bo Jezus, jak powie święty Jan Paweł II, dając nam siebie, daje nam Ducha Świętego. I dziś mówi: kocham Cię. On kocha nas każdego dnia. Bracia i siostry, On kocha nas dziś i pragnie, by ogień miłości zapłonął w naszych sercach, by Jego ogień miłości, Bożej miłości zapłonął w Twoim, Ojcze i Matko, sercu, by zapłonął w sercach każdego z nas, aby ta Boża miłość
otwartym sercu rozlewała się w naszych sercach mocą Ducha Świętego. Więc zamiast denerwować się na męża czy żonę, kłócić się, a może gniewać, poproś o tę Bożą miłość dla siebie. Poproś o miłość Bożą dla swego męża czy żony. Zamiast planować zdradę, rozwód czy separację, przywołuj mocy Ducha Świętego. Ta miłość Boża może odnowić relacje małżeńskie, uzdrowić je i uczynić nowymi. Będziesz zdumiony, jaką mocna miłość Boża. Zamiast przeżywać dramat odejścia syna czy córki od wiary, od Boga, ich upadek w przepaść i obwiniać siebie za to, że to z twojej winy odeszli, proś, aby Boża miłość została rozlana w sercu twojego dziecka, syna czy córki. Boża miłość jest większa i mocniejsza od każdej słabości i grzechu, od każdego rodzaju pychy i egoizmu. Zamiast szukać szczęścia w niegodziwych rozrywkach, narkotykach czy alkoholu, czy jeszcze innych przyjemnościach, proś o miłość Bożą. W niej znajdziesz to, czego pragnie twoje serce. I zamiast przeklinać uprzykrzającego życie sąsiada, nieudacznego kierowcę na drodze, opozycję czy rządzących, szczerze módl się i proś o Ducha Świętego. Niech rozlewa miłość Bożą w ich serce. Dzięki tej miłości Bożej wzniesiemy się ponad podziały, ponad różnice myśli i zdań. Bracia i siostry, tak bardzo nam dzisiaj w tym roku stulecia odzyskania niepodległości potrzeba tej narodowej zgody i jedności. A rok Ducha Świętego pokazuje nam drogę wyjścia z tej trudnej sytuacji. Tylko Duch Święty może tę jedność narodową odbudować. Duch Święty wskrzesił Jezusa i został nam dany, abyśmy też zostali wskrzeszeni. 100 lat temu została wskrzeszona Polska. Zmartwychwstała po 123 latach niebytu. To było dzieło Ducha Świętego. A dziś módlmy się, aby On wskrzesił w nas wzajemną miłość i szacunek do siebie. Abyśmy usłyszeli to pozdrowienie Jezusa Zmartwychwstałego: pokój wam. I byśmy przyjęli Jego dar Ducha i odłożyli wojenne szabelki. Mówił kiedyś święty Jan Paweł II u progu swej pielgrzymki do naszej ojczyzny: pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja. A w pierwszej dokonał bierzmowania dziejów, modląc się, byśmy byli mocni mocą wiary, nadziei i miłości. Bo jak mówił, tych wartości potrzeba nam dzisiaj bardziej
niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. I mówił za Chrystusem: weźmijcie Ducha Świętego. I prosił za apostołem: Ducha Świętego nie zasmucajcie. Ducha Świętego nie zasmucajcie. Jakże w tym roku te słowa Jezusa są dla nas ważne. Jakże w tym roku słowa papieża nabierają nowego znaczenia i zobowiązują nas jako uczniów Jezusa i wskazują nam drogę. Ten Duch, który wskrzesił Jezusa, został nam dany. Przed 100 laty wskrzesił naszą Ojczyznę i na końcu czasu, na sądzie ostatecznym, zostaniemy także my wskrzeszeni. Doświadczymy tej prawdy. Doświadczamy jej już teraz i doświadczymy w czasach ostatecznych. Bracia i siostry, nasza parafianka, sługa Boża Anna Jenke, kandydatka na ołtarze, napisała w swoim dzienniczku: żadna radość nie jest tak pełna światłości, jak radość wielkanocna. To ze względu na ten jedyny, wyjątkowy grób, który został pusty. Ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa i dary, jakie otrzymaliśmy. Dziękujmy za te dary. Dar Ducha Świętego i dar pokoju. Dziękujmy za objawioną Bożą miłość, której możemy doświadczać każdego dnia. I rozradujmy się w tym wspaniałym dniu. Niech ta radość pełna światła wyznacza naszą drogę codziennego życia aż po wieczność. Niech ta radość wielkanocna przenika nasze serca i naszą codzienność. Niech stanie się udziałem każdego z nas. Amen.